on, ona mnie kocha? Czyli czy osoba ukochana, kochani, osobę pytającą kocha, czy osoba ukochana osobę pytającą, czyli was kocha? Moi najserdeczniejsi, najwspanialsi subskrybenci i widzowie, witam was oczywiście najserdeczniej, jak mogę, na moim kanale Tarot. Ja jestem wróżką Loelią i stawiam dla was karty Lenormanda i Tarota na pytanie, czy osoba ukochana was kocha. Wybierzcie sobie jedną z grup. Grupa pierwsza, talia Lenormanda i obelisk cytrynowy. Grupa druga, talia Tarota i obelisk kwarcu różowego. Ja was witam i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to błąd. Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry, lajkujcie z kciuczkiem w górę, komentujcie, piszcie proszę was komentarze, czy ta wróżba z wami rezonuje, czy grupa, którą wybraliście, z wami rezonuje. Oraz, kochani, zapraszam was na wróżby indywidualne. Możecie je nabyć poprzez e-mail. E-mail mój jest w filmiku pod filmikiem w komentarzach. Napiszcie mi e-maila, ja wam oczywiście wyślę wszystkie warunki, zestawy wróżb oraz wolne terminy. Zapraszam. Dobrze, teraz zaczynamy od grupy pierwszej. Czy osoba, o której myślicie, osoba ukochana was kocha? Czy osoba ukochana mnie kocha? Maski. Osoba ukochana, bociany. Ta osoba zagrywa sobie z wami, zagrywa może na dwa fronty, udaje wariata, nie może się zdecydować. Ta osoba nie jest szczera w miłości, w uczuciach, w emocjach, nie jest szczera w tej relacji. Jednakże patrzy, żeby się coś dobrze między wami rozwinęło, być może żebyście się spotkali, bociany mówią też o podróży samolotem lub dobrym rozwiązaniu, być może ta osoba chciałaby się spotkać, niemniej jednak, tak jak pokazują te dwie karty, nie jest to kochanie, nie jest to miłość, nie jest to relacja szczera, jest to fałszywa miłość, fałszywe kochanie. Także nie ma tutaj jednak szczerości. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Karty Tarota. Czy osoba ukochana mnie kocha? Król Buław. Głupiec. I dwa miecze. W przełożeniu księżyc. Więc ta osoba ma wiele sekretów. Dużo ukrywa przed wami. Również myśli o was wieczorami, nocą. Być może śni o was, tęskni za wami. Owszem. Ale dużo też ukrywa, ma swoje sekrety, o których nie wiecie. Miłość ta polega na seksualności przede wszystkim. Tutaj mamy króla buław i głupca, czyli ta osoba nie planuje, tylko żyje tu i teraz po prostu seksualnością, przygodą. Jest to raczej seks niż kochanie. Na miłość, na uczucia jest ta osoba zablokowana. Dwa miecze. Ta osoba nie chce nic widzieć, nie chce słyszeć, nie chce uczuć, nie chce emocji, jest tylko w głowie i tak jak mówię, jest to tylko seks, a nie jest to żadna szczera miłość. Myśli o was owszem, ale tylko w kwestii seksualnej, ponieważ być może jest chemia, być może przyciąganie, może po prostu ta osoba lubi seks. Mamy króla
buła w osobę charyzmatyczną, atrakcyjną, ale bardzo seksualną, czyli tutaj tylko seks, żadna miłość. Czyli ta osoba nie kocha też szczerze, tylko raczej myśli o seksie. Dziękuję serdecznie dwóm grupom. Napiszcie, czy zgadza się, czy rezonuje ta grupa, którą wybraliście. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Do usłyszenia już wkrótce.